Dzisiejszy pacjent to Honda Civic. Będziemy wymieniać klocki i tarcze hamulcowe. Jak widać, tutaj chyba klocki wyszły. Tak, tarcze zresztą też. Więc bierzemy się za wymianę. Podstawowe czynności, które musicie zrobić przed demontażem, to jest zabezpieczenie przednich kół, wbicie biegu oraz niezaciąganie hamulca ręcznego, bo pracujemy przy tylnych kołach, więc ręczny musimy mieć zabezpieczony. Następnie podnosimy samochód. Do tego pasowałoby go zabezpieczyć. Ja sobie zabezpieczyłem tam do tego drugi kawałek drewna, nie zaszkodzi, lepiej niech będzie w razie czegoś. No i odkręcamy koło, ja już mam odkręcone i bierzemy się za dalsze czynności. I tak to wygląda w moim przypadku. Zobaczcie. Tarcza całkowicie zniszczona. Zardzewiała, więc coś tu jest nie tak. Dobra, rozkręcam. Tak to wygląda z poziomu kanału. Wy nie musicie, możecie zrobić od góry. Mamy tutaj dwie śruby. Jedną tu, drugą tu. Śruby 13 mm. I po prostu odkręcamy. Jedna poszła, druga i jest. Wykręcamy śrubę. I mamy teoretycznie wolne. Trzeba wziąć breszkę jakąś. Wsadzamy sobie tutaj. Podważamy lekko. I zacisk mamy wolny. Jak widzicie. Ten klocek się zdezintegrował w moim przypadku. Się tu zapiegł na amen. Dlatego zniszczył nam tarczę. Teraz musimy jeszcze odkręcić jarzmo. Jarzmo tutaj ma dwie śruby. Jedna jest tu u góry i druga jest tu poniżej, tak? Tu. Dwie te śruby trzeba wykręcić, żeby ściągnąć jarzmo. Jarzmo mam już wykręcone. Jak widać klocka. O kurka, nie było w ogóle. Dlatego też mam zniszczoną tarczę. Dobrze. Zacisk wolny, jarzmo ściągnięte. Tutaj wykręcacie taką małą śrubeczkę młoteczkiem kilka razy i mamy prawie że luźną tarczę. Muszę ją tu sobie ściągnąć. Jarzmo oczyszczamy z luźnej rdzy. I tu bardzo ważna rzecz, trzeba sprawdzić, czy prowadnice działają. Widzicie? Tu są prowadnice schowane. Tu w tych. Trzeba zobaczyć, czy one tutaj bez oporu chodzą elegancko.
Tak to wygląda. Tu w tym miejscu. Tu mamy te nasze prowadnice. One muszą być nasmarowane i te samo mają smar, także chodzą delikatnie, luźniutko. Nic się tu nie przeciera. Jak z jednej, tak i z drugiej strony. Ale skoro mam to wyciągnięte, to ja mam tu taki smar do tłoczków, więc delikatnie tutaj dołożymy tego smaru. Niech to chodzi luźniej. O. I jak i z jednej, tak i z drugiej strony. Mamy tutaj nowe tarcze hamulcowe. Warto się zapoznać z instrukcją montażu. Jest to w języku polskim. Dla nielubiących czytać wersja obrazkowa. Czyli podnieść samochód, zdjąć koło, usunąć zacisk, jarzmo, wyciągnąć tarczę, wyczyścić, sprawdzić bicie na piaście. Nowa tarcza, trzeba ją umyć, założyć, poskładać wszystko do kupy. I tak pokrótce to wygląda. Ja już sobie to zmyłem, ale jeszcze trochę. Myjemy tarczę. Niech to chwilę posiedzi. I zmywamy. Tak z jednej, tak z drugiej strony. I montujemy. I teraz ważna rzecz, żebyście trafili sobie tymi otworami, które są tu i tutaj, i tutaj, i tutaj. Więc w te dwa otwory, które musicie trafić. Nie tak. Widzicie? Tutaj. I mamy. Mamy tutaj otworek, jest, pasuje i ten na dole pasuje. Nasze zabezpieczenie. Fajnie mieć dwa. Jak widzieliście, ja miałem tylko jedno, więc jedno będzie. I skręcamy tak naprawdę wszystko do kupy w odpowiedniej kolejności, czyli teraz bierzemy jarzmo. Ja sobie je potraktowałem neutralizatorem rdzy. Wyczyściłem. I bierzemy się za montaż jarzma. Montując jarzmo warto gwinty, śrub potraktować klejem do gwintów, śrub. Ja delikatnie i zakręcamy. Z racji tego, że nie mam tu jak tu za bardzo robić tego z telefonem, także pamiętajcie, aby używać jeszcze klucza dynamometrycznego do dokręcania takich ważnych śrub, jak ja na przykład śruby jarzma. Ja je przykręciłem z mocą, z siłą 114 Nm około, więc tu mam klocuszki. Zobaczcie, oprócz klocków jest jeszcze zestaw blaszek i nowe śruby, także wymienimy je. Również instrukcja obsługi, co i jak należy zrobić, czyli zgodnie z tym należy postępować. I tutaj też mamy informację, z jaką siłą przykręcić śruby do
jarzma, tak? Czyli ten nasz zacisk hamulcowy, jak mocno zakręcić do jarzma. I tu mamy od 31 do 38 Nm. W ten sam sposób robimy drugą stronę. Tarcza w ogóle nie lepsza niż tamta, a już znam przyczynę. Tu mamy nasze jarzmo, tu mamy te prowadnice. Ta prowadnica, zobaczcie, ona już jest oczyszczona, ale ona jest zgnita. Ona jest tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Założę tylko po to, żeby auto mogło pojechać, ale trzeba założyć nową prowadnicę. W środku już zalałem płynu penetrującego, który będzie miał za zadanie troszeczkę oczyścić to miejsce, ale zobaczcie, no tu jest, to było totalnie zapieczone, nic się nie ruszało. Dlatego klocki tutaj są w tak dobrym stanie, bo się nie ruszają w ogóle. Także bardzo ważna rzecz, sprawdzić właśnie prowadnice, czy po pierwsze się ruszają tak jak ta, o zobaczcie, ta tutaj się rusza, a ta stała bez kompletnego ruchu. O, widać, że tam jeszcze będę musiał to dobrze wyczyścić. I dopiero zalać nowego smaru, złożyć to i znowu wymienić. Również stan gumki trzeba zobaczyć. Moja gdzieś tu jest pęknięta i prawdopodobnie. A, sorry. I prawdopodobnie z tej przyczyny się narobiło to wszystko, bo to po prostu zgniło. Nie wiem gdzie. Gdzieś tu jest pęknięta. Tak, mam tu, o. O, widzicie? Tutaj. Także muszę to wszystko zamówić, no nowe, ale żeby auto mogło przez chwilę chociaż pojeździć, to składam to wszystko. Także czyścimy dokładnie, zanim to złożymy. Zobaczcie tą drugą. Tutaj też ten smar, który jest. Swoje lata świetności ma za sobą, także to jeszcze trzeba wyczyścić, aczkolwiek w środku nie ma korozji. O tyle dobrze. Ale ta śruba też już widzę, że jest do wymiany. Widzicie tam rdzę? Tak to wygląda. Czyli ta śruba, prowadnica również kwalifikuje się tylko i wyłącznie do wymiany. Zobaczcie. Rdza po całości. Także w tym przypadku tylko i wyłącznie wymiana, nic innego. Teraz tak, jedną z ważniejszych rzeczy, które musicie zrobić przy wymianie klocków, czy klocków i tarcz, a tak naprawdę wkręcenie, w przypadku tylnych, to trzeba wkręcić tłoczek. Nie wcisnąć, tylko wkręcić. Jedną ręką będzie mi ciężko to wam pokazać. Tłoczek, jak widać, wkręcony. Robi się to taką maszynką, ułatwia życie, pomaga. I tak to wygląda. Jak mamy wszystko złożone, to jeszcze raz, nie żałując, zmywamy. Zakładamy koło i gotowe. Pamiętajcie, żeby dokręcać z momentem odpowiednim. Na sam koniec wyciągamy nasze zabezpieczenia. Opuszczamy samochód. I ponownie z odpowiednim momentem dokręcamy nasze koła. Tu jest ok. Tu jest ok. Trzymajcie się, cześć.